Siemaneczko, cześć, dzień dobry, niedziela, godzina 12.20. Dość fajny materiał merytoryczno-techniczno-humorystyczny i zostańcie do końca, dlatego że bardzo dużo rzeczy chcieliście. To jest chyba ostatni weekend, gdzie mogę robić okazję Allegro na święta i wszystkie inne, więc wytrwajcie. No i co? Stało się. Silnik Ferrari V12 trafił do nas. Och, ile to było achów i ochów, o czym powiem później. Więc w pierwszym etapie, żeby nie próżnować, poza tym, że Passat tutaj był najważniejszą jakby ikoną, jeżeli chodzi o ostatnie produkcje, nie próżnować, zawieźliśmy głowicę. Gdzie? No właśnie, Łysy, w jakim ty mieście byłeś? Poznań, czyli miasto doznań. No właśnie, ze Stanisławem dobrnęliśmy, wszystko zapakowane, zaraz trzeba zrobić unboxing. Znajdujemy się w firmie Topmark, którą znam już od 16 roku i zaraz z najmłodszym jej tutaj przedstawicielem będziemy rozmawiali, czyli z Łukaszem. No i chodźcie zobaczyć, bo to jest naprawdę bardzo fajny obiekt. Troszeczkę po macoszemu wam go pokażę, chłopaki tutaj cały czas robią, więc nie przeszkadzajcie sobie. Natomiast ważna sprawa, firma istnieje już 40 rok na rynku. Proszę, Stasiu. No właśnie, firma Topmar, tak jak powiedziałem, mamy od seniora do juniora. Musimy pogadać troszeczkę, bo u Patryka już pewnie widzieliście przebitkę, którą przed chwilą z Łukaszem nagrywaliśmy telefonem, ale doszły fajne, ciekawe rzeczy. Zacznijmy od pierwszego problemu, którym są wałki rozrządu. O ile sobie dojdziemy, bo są podpisane, że tutaj jest R, L, musimy teraz głowicę ustalić, która jest lewa, prawa, to nie jest żaden problem. O tyle Łukasz, przyglądając się jednemu z wałków, zobacz, chodź Stasiu, zobaczył, że taki klinik tutaj wypada z niego. Ja dostałem te wałki zafoliowane, a to jest klin, który ustala pozycję wałka w głowicy i brakuje nam 7. Niestety. Trzeba dorobić. To wiesz, PiS się będzie siedział i taka manufaktura. Tak. Na CNC wyciąć albo coś zrobić. Wajchy wreszcie się przydadzą z zety. Właśnie, temat głowic, panowie. To, co ustaliliśmy przed nagraniem, że jakiś rzeźnik to robił. No niestety, płaszczyzny, znaczy mam nadzieję, że to nie są płaszczyzny fabryczne, ale naprawdę wątpię, widać jak nóż pozaciągał, to jest w momencie, kiedy oni je spawali, bo te głowice były spawane i to też były pospawane w sposób bardzo taki słaby, ktoś spawał, no rzeźnik, tak jak powiedziałeś, tutaj spaw bąbelkował, nie był dobrze uklepany, w cudzysłowiu. Pod światłem dopiero będzie ciężko to kamerą złapać, natomiast to wygląda tak, jakby mały chomik siedział tutaj i tak, robił to. Tutaj widać, to są miejsca najbardziej newralgiczne w głowicy, ponieważ tutaj uszczelnia się komora, tutaj uszczelka uszczelnia tą komorę i w tych miejscach, gdzie to musi być na petardę skręcone, tutaj trzyma całe ciśnienie, w tych newralgicznych miejscach są takie właśnie takie babole, które... No to przede wszystkim było frezowane na za szybkim posuwie. To nie powinno być frezowane, tylko powinno być szlifowane i dlatego mamy taki efekt płaszczyzny z rowkami. Tarka no to jest dosłownie pilnik, tego nie może być tutaj. To, co Patryk mówił u siebie, że chce tutaj napawać te miejsca. Czekajcie, najprościej pokażemy. Chodź, Stasiu, tutaj. Ja wiem, że masz przebitkę, ale to jest obrobiona porządnie głowica. Porządnie. Tak powinna wyglądać płaszczyzna. Więc kontynuując to, co Patryk mówił o napawaniu. No właśnie, kontynuując to, co tutaj... Zrobię jeszcze unboxing, bo w ogóle widzowie, tam na jeden raz już mówiliśmy, ale tu drugi raz. Prawdopodobnie to jest woda, efekt wody. Tak, no silnik stał zalany wodą. To są efekty tego, że sobie tak spoczywał gdzieś. No więc duża szansa... Tu jeszcze coś znalazłeś, nie? Że tu nie wiemy, co się stało. No to jest, tak, tutaj jest, to nie wiem, czy to jest woda, czy nie. Podejrzewam, że może to być wszystko, może to by mogło tutaj coś wpaść do tego silnika i zrobić taką pieczątkę. Mogło to być, może to być efekt wypalenia, natomiast tutaj to, co widać, podejrzewam, że coś tutaj wpadło, bo w tych miejscach, gdzie są takie babole w komorach spalania, widać też, że były one w tych miejscach spawane. Więc podejrzewam, że coś tutaj wpadło, narobiło syfu. I oni musieli to wyspawać, tą komorę. No i tak ją wyspawali, jak ją wyspawali. No są, te sprawy położone bardzo... jest naspawana i tyle. Bardzo słabo. Niefachowo. Tak, i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że to, co Patryk mówił, że tutaj jest pchane ciśnienie. Głowice są szczelne, ale puszczają ciśnienie do układu chłodzenia. Może to być spowodowane tym, że płaszczyzna jest wykonana w taki sposób, a nie inny, czyli jest bardzo chropowata, są rowki.
do tego w miejscach, gdzie uszczelnia się komora spalania na uszczelce. Tu w tych miejscach wszędzie, tak, właśnie tutaj raz, że mamy rowki od frezu, do tego mamy w miejscu uszczelnienia uszczelki, mamy taką erozję jakby skorodowane. To jest idealne miejsce, żeby sobie przepchnąć ciśnienie tu w tym miejscu do układu chłodzenia, więc całkiem możliwe, że nie trzeba będzie tych głowic napawać, spawać w tych miejscach, żeby podnieść tutaj, żeby je za dużo nie szlifować, bo czemu chcemy napawać? Chcemy napawać dlatego, żeby uniknąć zbyt nadmiernego planowania tych głowic, żeby nie zjąć za dużo materiału. A z drugiej strony nie możemy spawać w nieskończoność, bo ta głowica jest cholernie długa i mogłaby nam się... Wyprężyć, może się zrobić banan. I teraz to, od czego musimy zacząć, to przede wszystkim musimy zmierzyć wysokość tych głowic, jakie one są wysokie. Przelać komory, zobaczyć, jakie komory są, jakie są pojemności komór, czy wszystkie są równe, złapać sobie jakąś średnią. No i potem sobie zmierzyć, jakie są odciśnięcia, czy tu w ogóle są jakieś przeduszenia, czy ktoś to w ogóle wcześniej mierzy, czy tu faktycznie trzeba napawać, żeby wyprowadzić tutaj te elementy przeduszone. Czy wystarczy po prostu napawać tylko te elementy, gdzie jest tutaj, ubytek materiału, czy wystarczy tylko tu delikatnie napawać, zdjąć płaszczyznę, nie wiem, zdychę, może dwie, a może nawet mniej się uda. No i wtedy trzeba będzie jeszcze raz przelać komory, zobaczyć, jak pojemność się zmieniła. Jeżeli wszystko będzie ok, w granicach normy, no to zostawiamy, nie zmieniamy pojemności komór. Tak, nie zmieniamy pojemności komór. Nowe zawory dostarczył Patryk. Prowadnice zaworowe do Was ponoć jadą. Pewnie jak już oglądacie materiał po tylu tygodniach, to już pewnie były. No Patryk zapomniał o uszczelniaczach zaworowych, ale uszczelniacze zaworowe to tutaj... Tak, ale Łukasz jeszcze taką ciekawą historię zapodaje, że na przykład w Ferrari, ja będę to powtarzał, którym to było Ferrari? 430. Ferrari 430 możemy mieć nasze szklanki, które też występują w Punto 1.2. Dokładnie. To nie jest tak do końca. Na przykład wałek rozrządu jest produkowany, tutaj zmienna faza rozrządu jest produkowana przez firmę, która produkuje dyfry, jakieś inne rzeczy do maszyn rolniczych, więc Ferrari jak najbardziej, fajny samochód, jak najbardziej skomplikowany motor, ale nie aż tak. Więc to nie jest taka magia. No to, właśnie. To mniej więcej trwało do czasów 360 do Modeny. Do tego momentu Ferrari robiło absolutnie customowe rzeczy, produkowane stricte pod dany silnik, począwszy od zaworów, poprzez chociażby popychacze. 430 była takim pierwszym modelem, w którym zaczęto stosować ogólnodostępne części, takie właśnie jak popychacze, prowadnice, popychacze, mówię, Fiata 1.2. Nawet kiedyś jeszcze Ferrari się bawiło i nie było żadnych numerów na popychaczu. Teraz zresztą widać, na każdym popychaczu Ferrari jest numer inny. Można sobie wbić to do katalogu, zobaczyć, z czym to się krosuje. No jak sobie, nawet nie musicie mieć numeru, wystarczy, że sobie wejdziecie w części do Fiata 1.2 Punto i zobaczycie, z czym są stosowane popychacze, to się zdziwicie. Zawory są tylko do tego zrobione, tak? No tak, zawory to jest... Powiem Wam, waga, no to jest... Naprawdę piórkowa, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Co tu mamy jeszcze? Chodź Stasiu, zobacz. Tu mamy pewien unboxing. Głowice na szczęście poza tymi klinami, to mamy kompletne. Wszystkie stopy, wszystkie tutaj rzeczy powinny być. Wczoraj liczyłem sprężyny. Sprężyn jest po dwie na zawór, więc jeżeli mamy 48 zaworów, to sprężyn powinniśmy mieć 96. Zgadzają się, wszystkie podkładki się zgadzają. No i co? Tutaj więcej nie ma. No, cztery wałki na szczęście zaznaczone. Tutaj masz jeszcze nowe zawory. Mam nadzieję, że nic więcej po tych trasach. No i popychacze hydrauliczne. Tak, popychacze hydrauliczne też gdzieś tam leżą. Aha, muszę to pudełko odzyskać, bo mój mechanik powiedział, że bardzo lubi to pudełko i on kanapki w nim nosi, więc specjalnie podarował. Tak, dokładnie. Lubi na tłusto. Tak, nie no, wiesz, on to herbatę z takim olejem robi. Chciałem jeszcze Wam pokazać, bo kawałek firmy Topmar, dlatego że współpracujemy, Łukasz, tak naprawdę gdzieś się sobie ustalałem, my się poznaliśmy w 16 roku na targach w Poznaniu i potem powiedziałeś, że no to jakbyś coś miał mordo, to zrobimy kiedyś głowicę. Gdzie ja mam ten kontakt? No a potem się odezwałem, tak się zaczęło. 40 lat zajmujecie się tym, takie silniki to nie jest dla Was żadna nowość, ale na końcu Wam pokażę dlaczego, czyli zabierzesz mnie do garażu. No, pokaż mi kawałek firmy. Pierwsza maszyna służy do... Frezowania gniazd, wytaczania 7 pod gniazda. Nie, głównie różne można wytaczarskie prace tutaj prowadzić, ale typowo związane z głowicą i z gniazdami. Nie? I to są stare, dobre maszyny, lat jeszcze... 80, 90. Znaczy ta maszyna nie jest nawet... To jest 98. 98, ta maszyna była kupiona na targach w Poznaniu. Właśnie w 99 bodajże. No i no ma już trochę lat, 20 lat. No, wygląda jak nowa. Odpowiadamy tym pytaniem, pokazując po kolei maszyny, na przykład dlaczego warsztat taki jak ja nie kupił sobie obróbki głowic? Nie? No nie, no chodźcie, zobaczcie dalej.
tu mamy tą samą, nie? Znaczy to jest maszyna do osiowania. Do obróbki rozrządu. Tutaj jeżeli głowica na przykład nam ucieknie podczas spawania, albo ogólnie wałek się zaczął, trzeba napawać w miejscach, w których obraca się wałek. Mhm. Trzeba to miejsce obrobić. No więc takie operacje wykonuje się na tej maszynie. Maszyna niezbyt skomplikowana, ale bardzo dokładna. Prezentacji jakby działania nie pokażemy, to jakby no, nie, tutaj całe trochę ustawianie jest. Trochę ustawiania jest ustawiania, żeby to zrobić na pstryk. Tutaj ostatnio rozmawialiśmy, jak byłem u Was, o tym. Tu jest bardzo ładne urządzenie do zapinania, do rozbierania. Co prawda rozbieramy głowice na innej prasce, natomiast na tej tylko i wyłącznie składamy. Mhm. Stół kątowy, można sobie różne pozycje tutaj ustawiać, dojeżdżasz górą w dół, w dół do góry. Także bardzo poręczna maszynka do zapinania do wodu. Przede wszystkim przyspiesza proces składania, nie trzeba się bawić w żadne jakieś tam dźwignie, żadne pierdoły, ginanie sprężyn. Z moment, dosłownie minuta, dwie i mamy zapięte takie pierwsze. To ten największy, najładniejszy old school. No ten old school właśnie jest do tego, co te Ferrari ma popsute, znaczy się ma tą płaszczyznę zrypaną w cudzysłowie. Tutaj szlifujemy płaszczyzny, nie frezujemy. No i wychodzą tak, jak powinny wyjść. To jest stara szlifierka polskiej produkcji, bardzo... Stary Szczelczyk, potem Jotes. Bardzo dokładna. Z 89. Tak, dokładnie. Więc takie sprzęty już nie wrócą i one cały czas działają. Cały czas działają, trzymają, robią, są szalenie precyzyjne jak na swoje lata. Tu mówiliśmy o głowicy z... To jest akurat zabytek, my to znamy. Mogę sobie podnieść? Tak. Silnik S21. Chodziło to w Nysie, w Żuku, w Warszawie, górne zaworowe. Wcześniejsze były dolne, a to już jest górniak. Dobra, mamy jeszcze maszynę do sprawdzania szczelności. Tutaj wkładamy głowicę i sprawdzamy, czy jest szczelna. Czy nie montujemy mam... montujemy mhm. na tym łożu. Skręcamy, tam mamy płyty, krótsza, dłuższa, dwie tylko, niepotrzebne, takie kiedyś były płyty stalowe, które trzeba było dorabiać do danego typu. Kiedyś sprawdzało się cieczą głowice, płaszcze wodne, wciskało się pod dużym ciśnieniem ciecz i sprawdzało się, no, gdzie cieknie. Natomiast teraz technologia jest trochę inna, sprawdza się powietrzem, ponieważ powietrze ma większą przenikliwość. Czyli topi się teraz w wodzie i puszcza powietrze. Tak, do 10 atmosfer starczy naprawdę, żeby mocne pęknięcie. Jeżeli głowica jest, no, te wszystkie głowice sprawdza się w danej temperaturze, woda jest podgrzewana. Mniej więcej jest to temperatura zbliżona do prasy na silniku, żeby to wszystko się otwarło. No i proste, zgrabne urządzonko. Tu sobie jedziemy do góry, tu jedziemy na dół i możemy przekręcić jedno. Nie będę przekręcał, bo te lasze spadną. Pokręcać można 360 stopni w jedną i w drugą. To jest szlifierka do zaworów amerykańskiej produkcji Quickway. Można powiedzieć takie już dość kultowe urządzenie. Często spotykane w warsztatach specjalizujących się właśnie w głowicach. Może nie tak często, ale może powinno być częściej, o tak, bo wykonujemy tutaj podstawowe prace na zaworach, czyli szlifujemy przylgnie 45 stopni, korygujemy długość trzonka, jeżeli jest taka konieczność z tej strony. No i też przede wszystkim to, co robi dużo roboty, to szlifujemy też dodatkową przylgnię 30 stopni na tej maszynie, czyli tak zwany cutback 30 stopni. Maszyna pracuje na powietrzu. Wszystkie zawory, które wkładamy tutaj w miejsce montażu, jest na kulkach pneumatycznych. Wkładamy zawór, on się poziomuje w ten sposób. Na naszych przebitkach, które mamy, które czasami dajemy, to widać, jak ta maszyna pracuje. I szlifujemy na mokro zawór. Sztryk, a może tak, może tak. W ten sposób. Dojeżdżamy do siernicy, szlifujemy zawór. Prosta maszyna, niezbędna do właśnie szlifu zaworów. Jedna ciekawostka. 45 też. Stopni oraz... Znaczy każdą tutaj mamy nion, już mamy podzielnicę, każdy kąt możemy zrobić 30-45. To co mi kiedyś pokazywałeś, czyli Amerykanie. Mamy tryby pracy królik i mamy tryby pracy żółw. Prosta polityka, filozofia amerykańska. Gdyby ktoś nie rozkminił, do czego są cyferki, to jeszcze widzi, do czego są zwierzątka. I... No dobra, to tyle. Tu mamy licznik też przejechanych zaworów. Przekręcił się już chyba z dwa razy.
Kochani, w podsumowaniu tej wizyty na pewno do chłopaków wrócę, dlatego że jeszcze zajmujecie się turbinami i wieloma innymi fajnymi rzeczami. Na przykład to jest to Lambo, o którym mówiłem, że trzeba w nim zrobić rozrząd. Tak jest. Dlatego, że już od dawien dawna, więc o tym Lambo też się dowiecie. To co, wy sobie dacie radę? My sobie damy radę. No właśnie taka tematyczna bluza tutaj u seniora jest Ferrari, więc dostosowana do tamto Ferrari też jeszcze jedną w garażu kiedyś pokażemy. Jak będzie trzeba, to będziemy przekładać głowicę. Tak, tak, tak. No tak, tak, tak. Zatem dziękuję. Na wymianę. Tak. Czyli łączę się ze studio. Halo, halo, łysy. Halo, halo, łysy. No to już jestem tym magicznym sposobem dzień później. Kochani, porozmawiamy sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie to u mnie na kanale to chyba nie muszę powtarzać tym pantofelkom, co siedzą na innych kanałach, to nie będą słyszeć. M4K Garage istnieje już ponad 2 lata, zrobiło masę projektów, coraz to fajniejszych i tak dalej. Łysy nigdy nie był mechanikiem, ale ma za to wspaniały zespół ludzi, których zatrudnia, w tym nawet człowieka, który no, składał silniki wyczynowe, zawodowo i tak dalej, i tak dalej. Więc nie martwcie się o powodzenie tego projektu, a ja was jak najbardziej zaciekawię wiedzą, jaką posiadam w tym zakresie, no i jak posiada też moja załoga i wieloma innymi. Silnik Ferrari V12. Wielu z nas myśli, że jest to maszyna nie z tej ziemi, że to jest projekt NASA i jest to chirurgiczna precyzja. Poniekąd tak jest. Są to bardzo drogie sportowe samochody, takie jak Lamborghini, Ferrari, do tego mamy co jeszcze, mamy Maserati czy wszystkie inne. Są to auta w małej ilości produkcji, bardzo drogie w wytworzeniu, z naprawdę świetnymi osiągami, jeżeli chodzi o silniki i ich działanie, jeżeli chodzi o składanie silnika, jest troszeczkę inne. Troszeczkę więcej trzeba precyzji, o tym zaraz powiem. Natomiast pamiętajmy, to dalej jest silnik benzynowy, to dalej jest silnik czterosuwowy i po prostu wymaga większej opieki prenatalnej przy składaniu. Natomiast nie mylmy pewnego pojęcia. Gdyby taką nową jednostkę, Ferrari 599, która świetnie ma osiągi, kręci się do prawie 10 tysięcy obrotów, prawie ponad 600 koni, 6 litrów, wziąć tak na tor, na track day'a i upalać przez 2 weekendy na wyścigach, myślę, że ten silnik mógłby nie wytrzymać. Wiecie czemu? Dlatego, że to są silniki sportowe. Natomiast pomylili niektórzy kwestie silników wyczynowych, które są jeszcze zupełnie inne, a jeszcze większą chirurgiczną precyzją wymaga się przy odlewnictwie, przy składaniu, przy wszystkim innym. I przede wszystkim są to silniki do motorsportu, gdzie on przejeżdża sobie 1, 2, 3 odcinki, motor jest rozbierany, robiona jest rewizja i tak dalej. Mało z osób wie, że czynności serwisowe przy tego typu silnikach są bardzo krótkie, jeżeli chodzi o interwały. W starych na przykład Lamborghini, Diablo czy gdzieś co jakiś czas ten łańcuch rozrządu wyjąć, sprawdzić sprzęgło, bardzo krótko starczało i tak dalej, i tak dalej. Do tego stopnia zwizualizujcie sobie pewne fakty, że nawet w nowszych modelach Ferrari, to co u Patryka było mówione na kanale, jeżeli zamówicie sobie nowy błotnik w kolorze z serwisu, to on nie pasuje tak o do tego modelu. No tak trochę jak Trabanta, trzeba to ponaginać, poskładać, więc może bym się nie wypowiadał na ten temat, gdyby nie to, że mam kilku znajomych, którzy mają czy Diablo, czy Ferrari, czy Aventadora, czy Gallardo i wiele, wiele innych. Dzisiaj to już zupełnie inaczej działa, jeżeli chodzi o przynajmniej Lamborghini. Natomiast jeżeli chodzi o Ferrari, no jest to na pewno arcydzieło, jeżeli chodzi o włoską motoryzację. I teraz troszkę tajemnic a propos składania. Kilka humorystycznych akcentów. Czy wiedzieliście, że aby złożyć miskę, suchą miskę z blokiem, należy mieć specjalny klej? No właśnie, takie dirko, tylko że z napisem Ferrari. Zobaczcie. I oczywiście jestem jak najbardziej za takimi rozwiązaniami w takich przypadkach. Zatem w pierwszej kolejności to, co my musimy zrobić, zawieźć wał, bo Patryk mówił, że wał był spomiarowany, ma 2 ryski i spoko. Ważna rzecz, taki wał, ze względu na to, że on jest stosunkowo lekki. No, 2 dyszki? Nawet chyba nie. W porównaniu do V8 mojej, której nie mogłem podnieść, to on przyjmuje bardzo dużo na siebie, rozpędzając 12 cylindrów. Poza spomiarowaniem należy sprawdzić wyważenie wału. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, tutaj jeżeli chodzi o blok. Poza wyczyszczeniem go, myślę, że raczej chemią to po prostu zrobimy, bo nie chcemy tak naprawdę tutaj nic nadbierać. Należy sprawdzić na całej długości płaszczyzny, dlatego że to też jest leciutkie. To jest amelinium, tego się nie pomaluje, a na dodatek może się okazać, że po takim czasie się odkształciło. I sprawdzimy sobie płaszczyzny. Jedną, drugą,
i tą dolną, żeby złożyć całość. Teraz, jeżeli składamy taki silnik, gdzie jest profesjonalizm? W silnikach sportowych, jeżeli chodzi o spasy, wlatują już chociażby takie urządzenia. Teraz na czym to polega? Zobaczcie. Tak, plastic gauge. Bierzemy sobie jedną taką plastelinkę. Kiedy mamy założone nowe panewki, zakładamy naszą plastelinę, ściskamy wszystko tak, powinno być skręcone. Potem niestety jeszcze raz rozkręcamy i zobaczcie. Po rozpłaszczeniu nasza plastelina będzie pasowała odpowiednim wymiarom. Czyli de facto musimy zmierzyć raz, że korbowody z wałem, wał i jego łożyskowanie, czyli składamy wszystko raz, rozkładamy, składamy, rozkładamy. To jest ta długotrwała praca, której na co dzień przy czterocylindrowej jednostce się nie wykonuje, dlatego że wszystko jest pomiarowane, wszystko jest nominał i powinno być. Kolejna ważna rzecz. Zobaczcie, tu mamy wagę. Ja wiem, że wstyd ją pokazywać. Natomiast musimy kupić sobie wagę, która mierzy nam do grama po przecinku. Dlaczego? Bardzo ważne w masach wirujących w naszym silniku jest to, aby idealnie dobrać wagę korbowodu z wagą tłoka. Czyli co łyse, one wszystkie tak samo nie ważą? No po latach raczej nie, zobaczcie. Sprawdźmy. Tylko mówię, nie mamy tutaj jeszcze dziesiętnej wagi. 485, powtarzalność pomiaru. Widzicie? Minimalna, to jest gram różnicy, więc dlatego taka waga się nie nadaje. 484. 484. Widzicie? Tutaj za drugim pomiarem już się okazuje, że jest gram mniej. Generalnie chodzi o to, żeby zważyć wszystko, ale z dokładnością do dziesiętnej grama, zobaczyć, gdzie są różnice i tak wszystko poskładać, aby wagi korbowodów razem z tłokiem wszystko było jak najbliższe sobie. Z ciekawostek jeszcze, zróbmy unboxing starego tłoka. To nie, to jest tłok od BMW, to inny przykład będzie. A właśnie, to jest kolejna ciekawostka. Tłok BMW 4.0 V8 ogolony z pierścieni, no, czyli mniejsza litrażowo pojemność, wszystko inne. Waga 394, 6-litrowe V12 z Ferrari, czyli jednak technologia i wytrzymałość materiałów dużo lepsza. I teraz zobaczcie, to jest tłok, który jeździł. On tak wygląda, o. To jest, są te tłoki, które się nadają po spomiarowaniu. Nowiutki z fabryki. Uzbrojony już w pierścienie. To jest po prostu arcydzieło. I teraz dla przykładu. Zobaczmy sobie nowy tłok z pierścieniami. 349 gram. Teraz, żeby nic nie pogubić. Ops. gram. Natomiast nie wiadomo, jak będzie po 10. I to są takie podstawy, które pokazują nam, jak składać taki motor. Kolejne rzeczy, bo chcieli wszyscy, żeby powiedzieć. To jest to, co rozmawialiśmy w Topmarze. Pojemność komory spalania. Nie wiadomo, co tam się działo, że tak została wyfrezowana ręcznie na podłodze ta głowica. Tutaj będzie również trzeba pomierzyć wszystkie odległości. Tu mamy tuleje cylindrów, bo jak mówię cylindryczne, to się wszyscy bardzo czepiają. I powiem Wam tak, no, nowe. Stare. Generalnie wagowo, nie wiem, czy coś sprawdzę wagowo. Czy tutaj, tak z ciekawości, no tutaj mamy uszczelki, więc na pewno parę gram będzie cięższy. Jest brudny.
390 gram. No, to nie duża różnica. Czyli może po oczyszczeniu by tak było. Generalnie montaż tego wszystkiego, jeżeli już mamy umiejscowione, musimy pamiętać, że mamy takie pojęcia w mechanice pojazdowej, samochodowej, jak górny martwy punkt i tak dalej. Generalnie wszystko trzeba będzie zmierzyć zegarami, jak to ma się do siebie. Następnie dopiero, kiedy to już będzie zabielone, kiedy wszystko będzie wyczyszczone, wymyte, równe, możemy zacząć to wszystko składać. I ta cała magia tych silników sportowych, oczywiście ludzie, którzy tym się zajmują od lat, napiszą elaborat, który nie każdy zrozumie, polega na wielu elementach, których nie wykonujemy normalnie. Wielu ilościach pomiarowych, precyzji. Przede wszystkim, kochani, 48 zaworów, 12 cylindrów, 96 sprężyn zaworowych. No, chociażby tutaj jakikolwiek błąd na marginesie może spowodować duże problemy w przyszłości. No teraz zamysł Patryka z Ferrari w cenie Skody, najnowszej Skody, super, w najdroższej wersji, jest fajnym zamysłem, dlatego z chęcią się w to włączyliśmy, bo nie są nam takie rzeczy obce, załodze tutaj całej. Natomiast misja powodzenie, ja osobiście rozumiem cięcie na przykład w postaci tłoków, że cztery się nie nadawały, to cztery zostały zakupione. Ja bym myślał w tym przypadku, żeby raczej dać wszystko nowe, jeżeli chodzi o tłoki. Korbowody w porządku, mogą zostać stare, to tam gdzie trzeba doważyć, to doważyć, tam gdzie będzie trzeba ściąć, to ściąć i tyle. Natomiast każdy się zastanawia, czy to się uda. Tak, tylko że mamy teraz grudzień, końcówkę grudnia, więc myślę, że wszystko będzie działo się na przełomie połowy stycznia i mam nadzieję, że w połowie stycznia, jak już my to poskładamy, czy do końca stycznia, to Patryk przywiezie samochód i będą kolejne rzeczy nas czekały, chociażby dopasowanie wszystkich wtyczek, wszystkich czujników, pospinanie tego wszystkiego, bo nie my to rozkładaliśmy. Natomiast bardzo podoba mi się firma, która rozkładała, że to jest coś, czego się już rzadko robi. To, co rozkręcił, kręcił z powrotem, żeby nie szukać śrubek, żeby wiedzieć, gdzie te śruby były, żeby były wszystkie na miejscu. Natomiast na dzień dzisiejszy wiem, że wszystko poza klejem do sklejania elementów silnika mamy. No właśnie, a co z klejem, panie Patryk? Halo, halo? Cześć, Michu. Dopiero dowiedziałem się z komentarzy pod moim materiałem, że jesteś księciem TDI, królem golfów i królem Passatów. Prawdopodobnie też jesteś królową Volkswagenów, transporterów i wszystkiego, co jeździ miliony kilometrów, więc powiem ci tak, dobrze o tobie świadczę. A teraz wracając tak na poważnie, to zamówiłem ten klej, o którym mówiłeś. Będę go miał za parę dni, bo Ferrari Polska to ściąga. Zamówiłem go bezpośrednio w Ferrari, żeby był to dokładnie ten klej do składania silników, który powinien być. Zresztą to zobaczycie pewnie na moim kanale, bo będę to wrzucał. No, mówię o Michu. Tak. No. O. Piotrek też nie wiedział, że jesteś królem Passatów i księciem TDI. Ksiądz? Nie księżem, tylko księciem. Księciem? Księciem. Nie księdzem. Nie księdzem, ale księdzem też zgodnie ze wszystkiego. Michu, ja w ciebie wierzę, pozdrawiamy cię ciepło i przyjeżdżamy zaraz, wiesz, odebrać gotowy silnik, pamiętaj. Tak. Ciao. Zatem tak to wygląda od kuchni. Postaram się dla was zrobić taką jedną rzecz. Przy odcinkach, gdzie już będzie coś składane, postaramy się rozmawiać bardzo technicznie, dlatego że każdego będzie interesowało, jaki olej dobrać tutaj na ten pierwszy montaż, bo to też z tym doborem oleju, kiedy wiecie, wkładamy wał, panewki, wszystko, to też może być specjalny, powinien być specjalny olej, żeby to nam nie spłynęło. O tym wszystkim sobie powiemy. No i pokażemy wam raczej jeszcze z 2-3 odcinki, może dwa, ze składania tego, wkładania, odpalania. I po dotarciu jeszcze nawet pojedziemy na hamownię, żeby utrzeć nosa tym niedowiarką. Natomiast zobaczymy, co się okaże w Topmarze. Bo jeżeli się okaże, że tam już były te głowice wygrzebane i te wszystkie pojemności tych komór były ruszone, to chłopaki tam będą musieli wybrnąć z tego. No ale sorry, 40 lat w zawodzie obliguje do tego, że naprawdę to są fachowcy, więc kończmy. Tak to wygląda od kuchni. Zbroimy się cały czas, przejdźmy do podsumowania. Z ciekawostek w podsumowaniu, żaden silnik nie będzie poprawnie złożony bez rozbudowanego manuala od producenta. Tu w przypadku Ferrari tym bardziej, ale zobaczcie, to jest 600 ponad koni z 6 litrów, czyli tam 105-106 koni z litra. Silnik od Honda z 2000, który składaliśmy, to jest 120 koni z litra. I powiem wam, jeszcze bardziej zaawansowany był,
i jakoś się udało go złożyć i wygenerować jeszcze więcej mocy niż fabryka, gdzie te silniki mocy nie trzymały, więc powinno to wszystko być bardzo dobrze. Kochani, jedna rzecz. Passat. Kiedy ja siedzę w nim, to ja siedzę w nim, tak, to jest jeszcze ten tydzień. W przyszłym tygodniu ktoś z Was odbierze go ode mnie. Wpadliśmy na pomysł, że skoro dzisiaj jest niedziela, godzina 12, ja wracam z Wrocławia, dlatego że otwiera się nowy M4K Garage Wrocław, ale o tym zaraz, zrobię o 20 lub o 21 streama, 2-3 godzinnego, jakiś tam coś szczytny cel ustawimy, co tam zbieramy, na którym zrobimy wyłonienie zwycięzcy tego samochodu. Mam nadzieję, że wtedy ten zwycięzca jeszcze dostanie maila i to się będzie na żywo działo. I w przyszłą niedzielę będzie odcinek z przekazania tego samochodu. No i tyle, zaraz powiem więcej. Właśnie, okazje Allegro. I nie tylko, bo jeszcze poza okazjami będzie jedna bardzo fajna rzecz. Prosiliście o różne rzeczy. Jednym z takich fantów jest chociażby kompresor. Myślę, że na przydomowe, garażowe warunki do pracy, nawet z jakimś narzędziem pneumatycznym do małego odkręcania, czy do polakierowania sobie czegoś, tak jak widzicie, to jest cały zestaw. Jest to fajna sprawa, tym bardziej, że staramy się jak możemy. W podsumowaniu roku opowiem Wam, na ile się zmieni polityka tutaj kanału na przyszły rok, bo dużo rzeczy się zmieni na pozytyw jeszcze dla Was. Powstaną duże sklepy, duże strony i jakby chcę jak najbardziej do Was wychodzić do przodu. Więc cena spada po 12.20, czyli już pewnie dawno po odcinku. Ta ilość jest ograniczona. I co jeszcze? No właśnie, pewnie kojarzycie, że raz w miesiącu mam taką akcję z miernikami lakieru z Progitechem GL8S. Bardzo fajna sprawa. I teraz, kiedy mogę powiedzieć o miernikach, chciałem wytłumaczyć parę rzeczy, bo to, że była ta Octavia i był tam hejt i w ogóle wiele innych rzeczy o grubości lakieru, tylko coś zademonstruję, zanim opowiem, o co dzisiaj będzie chodziło z Progitechem. Mówiliście o grubościach lakierowania. 80 mikronów, o 70, no jak przyłożę. I to już jest dużo poniżej, autopolerowane, 100 kilka powinno być dobrze. Cieniutka karteczka papieru. No panie bity, no on jest bity. Zrozummy jedną rzecz. To, jeżeli umiemy używać, powie nam, co się działo. Natomiast pamiętajcie, że producent, mam nawet takie jedno, kiedyś BMW Wam pokażę, nowe z salonu, z fabryki i wszędzie ma po 250. Dopuszcza, że jeżeli była jakaś skaza, to idzie coś do poprawki. Jeżeli mówimy o aucie bitym i szpachlowanym, faktycznie, szpachla 400, 500, 600, 700, 800, 1200, error nawet się kiedyś zdarzył. Nie? Natomiast jeżeli przykładamy do zwykłej blachy, mamy o 90, 80, 70, tu przełóżmy, 100. To kartka papieru dokłada nam 110, kartka papieru. Więc też, jeżeli kupujecie takie rzeczy, używacie takich rzeczy, błagam, nie torturujcie sprzedających, że jeżeli ma 50-60 mikronów więcej niż tam ta podstawa, tylko zacznijcie czytać, ile może mieć, żeby był bity, bo to nie znaczy, że był bity. A jak ktoś miał przecierkę i ktoś ładnie podlakierował, to przejdźmy do podsumowania. A jako, że święta Progitech przygotował dla Was też, link macie w opisie filmu, specjalną cenę na mierniki, tylko korzystajcie, błagam, z nich z głową, bo mi zdarzyło się już ostatnio usłyszeć parę rzeczy i do wszystkiego trzeba podchodzić z głową. Kochani, wertujcie sobie wszystkie oferty. Jedna bardzo ważna rzecz. Powstaje M4K Garage Wrocław 4 stycznia, to jest sobota, no od takiej wytrzeźwionej godziny, czyli 12-13, odbędzie się tam spotkanie. Spotkanie z widzami, zapisy, jakieś bonusy, jakieś gifty, podarunki i w ogóle będzie można pogadać się, spotkać. Więc chciałbym, żeby skoro po tylu latach wymogliście na mnie, żeby powstawała sieć warsztatów, żebym to rozwijał, żeby szło to spójnie ideologicznie z Waszą wizją, żebyśmy pokazali siłę i żeby aż rozdupiło ten Wrocław tam. Już jest 1300 czy 1400 osób zainteresowanych wydarzeniem na Facebooku, więc klikajcie do tego linku wydarzenia, dam go w ogóle jako pierwszego. Polubcie też stronę, bo tylko tak rozwiniemy sieć warsztatów, żeby to szło. Co będzie w przyszłym roku, to się dowiecie, no tak naprawdę, Stasiu, w podsumowaniu, które chcemy zrobić, czyli to się wytnie 2019 i wszystkie inne. No i tyle. Będziemy na bieżąco monitorować Ferrari i wszystko inne. Podobało się, kciuk w górę, udostępniamy. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w różnych odcinkach. No właśnie. Cześć. Ładna pogoda, zajebiście. Szy, Żydy. Nie no, piękna pogoda jest. Słychać będzie? Tak. Dobra.